Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zważymy sprinterka takiego przygotowanego do jazdy, czyli z pasami, z kompletem pasów i z pełnym zbiornikiem paliwa. Zobaczymy, ile tak naprawdę jest realnej ładowności. A zanim do tego przejdziemy, to wam pokażę tak. Wideorejestrator mam już założony, tak to wygląda. No i w komentarzach pisaliście, że zakaz nagrywania. Znaczy tak, w Niemczech można nagrywać, ale nigdzie nie można publikować tego. Kolejna sprawa, we Francji jest coś takiego, że nie można mieć w zasięgu wzroku żadnych urządzeń z ekranem. Czyli no tutaj jest ekran, więc prawdopodobnie będę musiał tutaj to ściągać na Francję. Aczkolwiek są takie wideorejestratory bez ekranu. Nie wiem, tylko podgląd na przykład w aplikacji czy coś i takie chyba już można by było. Co jeszcze? CB radio założone. A kamerka na tył tutaj też mam założoną, tylko troszkę tutaj źle zrobiłem. Znaczy szyba jeszcze jest brudna z tamtej strony, ale tu była taka naklejka, dwie naklejki, jak widzicie, znaczy dwie naklejki były takie duże, a później jak już nakleiłem, dopiero znalazłem mniejszą na tą kamerkę mniejszą i ona tutaj jest, tu jest ta folia i przez tą folię ono też pokazuje. Chciałem może spróbować następnym razem, jak już gdzieś tam przejadę i będę miał czas, to obetnę tutaj i tylko kawałek jej, żeby po prostu na szybę to pokazywało, bo nie wiem, taka troszeczkę słaba jakość jest, tak mi się wydaje. Znaczy jakość jest dobra, tylko tak jakby było trochę zamazane. No i jak widzicie, tu można sobie zmieniać. Przyłączne nagrywanie od przodu. No, tu można zmieniać sobie przód, tył. W największej rozdzielczości mam teraz ustawiony na przód i na tył chyba. To jest ciekawe też, jak można powiedzieć, cofamy. Można sobie też tutaj włączyć. No i funkcja parkingowa też chyba na tył działa. Jeszcze wybasto. Tak, wybasto jeszcze mam przerobione. Zobaczcie. Takiego kutafona będę miał wystawionego. I mam nadzieję, że będzie dobrze, tylko jeszcze tutaj muszę jakiś system zrobić, żeby po prostu, nie wiem, na szybkiego to można było jakoś gumką tu spiąć do podłokietnika, żeby to po prostu dmuchało tutaj. A na czas jazdy będę mógł to tam z tyłu schować. A ten trójniczek, nie wiem czy teraz zobaczycie, tu jest trójniczek i tu jest ciemno. Czekajcie. O! I tu jest wylot z możliwością regulacji otwarcia. Czyli więcej, mniej. Można sobie dozować, ile ma iść na przód, a reszta będzie wszystko szła tutaj na tył. No i co jeszcze? Tam, tu w rogu, zauważyłem, że jest czujnik temperatury. Najprawdopodobniej tak jest, że to jest czujnik temperatury, dlatego ono tutaj mocno było gorąco, a tutaj chłodno, bo on oczywiście tutaj ma termostat, a ja myślałem, że on ma tutaj, a to jednak jest chyba tam. Tak wygląda ta skrzynka załadowana pasami. Tutaj mam takie mniejsze 4 pasy nowe. Ta guma do podkładania. Tu jeszcze te inne takie rzeczy. No, myślę, że to jeszcze by to się tutaj zmieścił, ale to będzie tyle, bo resztę będzie w skrzyneczce, w przyczepce. Wczoraj też sobie wymieniłem od razu zawór wody. Tak jest upatolony, ale tu jeszcze trzeba jakąś agrowłókniną nałożyć, bo dzisiaj z soboty na niedzielę ma być jakieś minus 6, żeby znowu nie rozsadziło. Wiecie, że taki zawór dwucelowy 200 zł brutto kosztuje.
No i RSM-ik czeka na wiosnę sobie. Wiosna idzie dużymi krokami. A wczoraj mocno padało i naleciało wody 1600 litrów. No, wczoraj było 280 litrów przed podłączeniem rynny z dachu. Teraz mamy 1800 litrów i cały czas słychać, bo śniegu też nasypało, topnieje śnieg i cały czas do tego zbiornika leci. No, myślę, że do pierwszych oprysków to się zapełni. Mam ze sobą chłopaków, cały zbiornik paliwa i tutaj dzięki uprzejmości Michała skorzystam z jego wagi. Ile ze mną waży? 2620. Zobaczymy teraz bez tego. Jak te poduszki masz zrobione. No fajne, on się też sam poziomuje cały czas, no. Tak, dobra, niech siedzą dzieciaki. 2,5 tony. Do 560. To i tak dobrze, bo wpisane mam. Nie, no dobrze jest wpisane. Moja zamara waży chyba 380. To wychodzi, że tonę mogę zrzucić. Do wodzie mam 970 bodajże. Nie jest źle. Do 3,5 tony, nie? I tak, do 3,5 tony, do pełna jest zatankowany. No i dzieciaki. No to nieźle, jeszcze wiesz, jakbym mogę to całe te zabudowy rozmontować i zrobić platformę, nie? Ale tak obliczałem, ważyłem, to tak, jeden słupek waży 3 kg. Jeszcze ze 100 kg może i te borty to, nie, 60, max 80, jakby tą ramkę jeszcze zrzucił, nie? No, czyli nie ma tak źle. Dobra, całe życie na patencie. Jak myślicie, będzie dobrze? Coś takiego wymyśliłem. Zaraz próbujemy włożyć na sprintera. Kurde, ciemno się robi, ale zmiana planów. Tamtym sposobem nie wyszło. Może wyjdzie tym sposobem. Tym sposobem też nie wychodzi, widzę. Cholera. Nie wiem, dlaczego tak się robi, bo ciągnik uniosło, w powietrzu koła są. Idę po 60, bez 60 ani rusz. Jezu, jaki cyrk nam wyszedł. Taki cyrk nam wyszedł. Jeszcze muszę chyba tym podnieść. Co? Jaka jeszcze linka. No, jeszcze do góry, tylko jednym i drugim. Dobra. Obniżę go jeszcze na poduszkach. Obniżenie całkowite to jest raz, naciska się strzałkę w dół i ona mruga dotąd, aż się opuści do końca. Strzałkę w górę raz, to podniesie się do wysokości transportowej. Albo tutaj, nie, raz do góry. A tutaj jest do wysokości transportowej, ten samochodzik. Tu można pamięć 1, 2 ustawić sobie, a jak trzymamy strzałkę do góry czy do dołu, to wtedy opuszczamy tyle, ile chcemy. O, świeci się, czyli opuścił się całkowicie na dół. I co, i jak? Mało. Mało? Mało. Jak, w powietrzu już jest. Zobacz, jest w powietrzu już. No to jak wjedziesz drugimi kołami, to może wtedy się dają tylko obciążyć. Nie wiem, czy się nie przystawi. Tutaj też trzyma ten pas, że ona się nie chce, wiesz. Wiem. Ale nie wiem, czy nie przesunąć się w tą stronę jeszcze trochę. Mam tutaj dużo miejsca. Wiesz? A chociaż to w sumie nie będzie grało roli. Tutaj ją ten. Ona i tak będzie węższa jak skrzynia. Dobra. Tak przymocowałem. Wiadomo, że trochę tutaj się buja, bo to jest sam bord, nie ma żadnej poprzeczki. Ale jeszcze opasam tutaj
tą przyczepę. Tylko zastanawiam się, nie wiem, czy nie za koła złapać za jedno koło pasem. I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, pasem za koło. A tutaj jeszcze wam pokażę. Tak sobie wymierzyłem ten hak, żeby przodem była troszkę niżej, ten tył troszeczkę wychodzi wyżej, żeby po prostu, żeby mieć bord zamknięty. I ciekawe, czy będzie tutaj opierać, jak będzie skakać. Nie powinno. Nie powinno. Na pusto to nie powinno skakać tak. Tak to wygląda. Więc tak, bateria mi padła, to nie wiem już na czym ja tam skończyłem. Hak założony. Trochę się tutaj rusza. Zimno już jest, późno. Nie chce mi się tego już. Jutro rano wyjeżdżamy. Nie chce mi się tego. Można było dać jeszcze na krzyż z czterema pasami, może wtedy by było stabilniej. No, a tak tutaj mam jednym pasem spięte. No i oczywiście tutaj jak spinałem, to dociągnąłem do tego, do bortu i musiałem tutaj coś na szybkiego, jakiś węża podłączyłem, podłożyłem, żeby tu nie piłowało. Z tej strony tak widzę, nie ten, nie dotyka mocno. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? A, wystaje tutaj 1,30 m. 1,30 m tu wystaje, więc okej. Do 1,5 m może wystawać w Niemczech. No i tyle w sumie. Tyle w sumie. Ale mrozik fajny dzisiaj. Dobrze. Już było, to mnie to tak denerwowało. Wszystko jest ok. Wszystko gotowe. Tutaj skrzynka też pełna, już zamknięta pasami. Koło zapasowe mam. No nic. Jutro w drogę. Mam nadzieję, że już wszystko wziąłem. Dobra, trzymajcie się, na razie. Cześć.